Dlaczego doszło do nalotu na Szczecin? Naloty na Szczecin miały miejsce już wcześniej. Rozpoczęło się wszystko latem 1940 roku, ale one nie były tak odczuwalne. Pierwszy poważny nalot to nalot z 20 kwietnia 1943 roku, który zniszczył port, również Pomorzany, doprowadził do śmierci około 300 osób, a więc był poważnym następstwem wojny. Natomiast to, co się wydarzyło w 1944 roku, jest konsekwencją konferencji w Casablance, jaka odbyła się w styczniu 1943 roku, gdzie ustalono, że naloty, również naloty dywanowe, a więc takie naloty, które skierowane są na zniszczenie konkretnego obszaru, a nie konkretnych obiektów, będą silniejsze, będą zintensyfikowane. A więc naloty z 1944 roku to konsekwencja tej polityki. Szczecin był dogodnym miejscem dla nalotów ze względu na infrastrukturę przemysłowo-wojenną, jak się tutaj znajdowała, ze względu na stocznie, ze względu na port, również na zakłady, które pracowały dla przemysłu wojskowego.